Was w odcinku z prezentacji przyczepy. Troszkę nas komary gryzą, ale to tam szczegół. I tak, finałowy odcinek. Przyczepa już po testach, bo już u nas jest po żniwach, no nie było kiedy nagrać, może trochę być ukurzona, ale pokażemy wam jak jest zrobiona dokładnie. Zresztą widzieliście, jak była produkowana przez nas. Tak jest. Razem z firmą Agrobis jest nalepka. Zobaczcie, jaka nalepeczka. Firmowa, troszkę zakurzona. O. Tak. Oczywiście bez naszego loga też nie mogło się obejść. Jest i rolnikowo.pl. Tak, zrobiliśmy sobie napis zamiast Pronar to rolnikowo.pl. Tak. No i co, kilka słów o przyczepie. Proszę, prowadź. Dobra, to ja będę prowadził. Przyczepa. Tak się prezentuje z boku, jak możecie zauważyć. Wspominaliśmy, że ośka została przestawiona. Jak już jesteśmy przy ośce, no to opony. Jakie mamy opony? Opony mamy z firmy Kabat. 11,5 na 80 na 15,3. 16-płócienne. Także jest, można to nasz wozić. Tutaj mamy syp mojej konstrukcji. Tak on się prezentuje. Tutaj Karol pozwolił sobie otworzyć butę. Bawię się. Zobaczcie, jak to działa. Fajnie. Wszystko się otwiera, trójkącik, wszystko jest zamontowane, także można się poruszać śmiało po drogach publicznych. Światła są, kierunkowskazy też. Oczywiście wjechała tablica firmowa rolnikowo.pl. Zaczep. Słupki, jak możecie wywnioskować z wcześniejszych odcinków, są wyjmowane. Tutaj są mocowane śrubą. Oczywiście błotniki też plastikowe. I co? Udało nam się zmierzyć, że przyczepa ma bodajże 6 metrów i coś. 6,20 chyba? 6,20 metrów. 6,20 metrów sześciennych. Czyli jeżeli jest posypana równo po burty, to około 5 ton, 5 ton pszenicy, tak? Tak jest. 5 zależy ton, od gęstości. Zależy od gęstości, ale około 5 ton pszenicy zmieści. Była nasypana. Będziecie widzieć, jak chodziła w żniwach, cała była zasypana, nic się z nią nie działo. Co możesz jeszcze powiedzieć? Pytaliście się, jak te burty działają otwierane. No to może... Otwierałem do końca. Tak, no to może zademonstrujemy. Patrzcie. Tutaj otwieramy. Karol otworzy, ja otworzę z tej strony. Przytrzymaj. I burta się nam otwiera. Do końca się składa, także nie przeszkadza. Nie jest coś takiego, że to, tylko ona równiutko. W linii prostej po prostu jest oparta o ramę. Tak. Opaka wygląda tak. Już troszkę przybrudzona, bo wiadomo, przyczepa teraz zarabia na siebie. Tutaj, żeby nie było, jest spawana taka blacha, żeby się nie wysypywało zboże po boku. Taka, bo mieliśmy bananowe profile niestety. Tak, bo takie na złomie były, no. Takie na złomie były. Tańsza cena, no, ale trzeba było się trochę mordować z tym, z wykonaniem burty. Burty podwójnie zielone. Tak, burty podwójnie zielone, w razie czego można sobie zdjąć. Zawiasy można sobie tutaj podpinać. Tak. Jeśli byście chcieli coś większego przewieźć niż gabaryt przyczepki, można wszystko zdjąć. Tutaj jest, przednie burty są przykręcane na śrubki.
Można zostawić z tyłu burty i z przodu i wozić sobie baloty. Tak, i wozić baloty, na pewno dwa na pewno wejdą. Nawet bym powiedział trzy. Może wejdą, trzy wejdą. Trzy wejdą i można na kupę. Powiedzmy, jakie wymiary przyczepki. Wymiary przyczepki tak, długość 3,45, tak? Szerokość 1,80 m. Ale wewnętrzne. Nie, zewnątrz. Zewnętrzne. No, no i wysokość metr, bo burty po 50 cm. Tak jest. Dyszel, tutaj nic nie było modzone, oczywiście tu był wspawany, jest wspawany, ktoś tam powiedział, że może gdzieś gibać, ale widzicie, luzu jest trochę centymetr. I jeszcze jest luzu na zaczepie w 60, także to nic się nie powinno z tym dziać, instalacja elektryczna jest tak poprowadzona, no jeszcze brakuje butli, ale na razie nie mamy butli, bo 60 nie ma pneumatyki. Układu pneumatycznego. Ale będzie zrobione, także hamulce wszystkie są sprawne w kołach, bo były przeglądane przed robieniem ramy. Kółko tak samo, wszystkie części z Agrobisu. Tak. Bo to jest firmy, z firmą Agrobis, ze współpracą z firmą Agrobis. Wszystkie części, jakbyście się pytali, będą w opisie. Jakbyście chcieli coś zakupić do swoich przyczep. Tak, na przykład takie opony dostaniecie, tak. Co możecie dostać? Kółko podporowe, zatrzaski dostaniecie takie, siłowniczy, siłownik, Autosan D50. Tak, węże hydrauliczne możecie dostać różnego rodzaju, złączki, niezłączki, na przykład też lampy, może Karol pokaże, jak lampy świecą, ja zademonstruję. No to dobra, Karol zademonstruje, pozałącza. Lampy, to są postojowe. Teraz dawaj kierunek. Dawaj kierunek. Obojętnie który. LEDowe. Szuka teraz kierunków. O. Hamulec jest. Dobrze chodzi wszystko. Takie pytania. Pokażemy wam jeszcze, jak skrzynia wygląda z góry. Tak się ona prezentuje. No i taka prezentacja, krótka, nie krótka, schodeczki są, można sobie wejść bez niczego. Po wszystkich testach kaskaderskich już, także do góry, doliny jeżdżone było i no nie nic się na razie nie dzieje, wszystko się trzyma, tak. Jest elegancko. To co jeszcze pokażemy, zapalę, jak kipruje z boku i to będzie na tyle. Dobra. Dobra, to przejmuj kamerę. Przejmuję kamerę. Opa! Załączam kiper. Dawaj kiper do góry, nie wywal tam naszego trunku. Żeby od wibracji nie spadł. I zobaczycie, jak sobie kipruje. Siłowniczek. Jest 4-stopniowy, 1,30 m wysuwu. Już było wcześniej na odcinkach. No zobaczcie sobie. Wysuwamy tak do 3 stopnia, wystarczająco jest, aby skiprować zboże. To głównie do zboża, czy tam jakieś śmieci przewieźć z podwórka, ziemię czy coś, to akurat. O, proszę bardzo, jak kipruję sobie. O, widzicie teraz dokładnie tam, zaraz wam pokażę, jak instalacja wygląda. O. No i wszystko. 4 stopnie wysuwu do... To jest maksymalny kąt. Jest też, zostało wycięte zabezpieczenie tu i tu. Tak instalacja wygląda. Widzicie, jest wszystko poprowadzone profesjonalnie. Tak się paka prezentuje. Tak jest. Trzy punkty podporu tutaj. Jak widzicie, tutaj i tam na. No i kule pranarowskie, to są kule, tak. Również z firmy Agrobis. Wszystko. Ktoś pytał, czy jest wycięte. Jest wycięte tutaj. Tak, pokazałem już. I co? No i to by było na tyle. To byłoby na tyle. Kończymy projekt. Czas na nowe projekty. Tak. Zobaczymy, co czas pokaże, co będziemy działać. Dokładnie. Tak, i taka sytuacja. Jest zrobiona, jesteśmy zadowoleni po testach, będziemy wozić dalej zboże. I już nie tylko, już coś już będziemy znowu transportować, także już niebawem. Doczekacie. Zakupiliśmy, także zobaczycie, będzie zobaczycie fajna akcja. Tak, zobaczycie na następnym odcinku. Była kiedyś taka akcja, ale to nie będzie taka jak nie, teraz. Nie, to będzie grubsza akcja. Zobaczycie wszystko w odcinkach pożniwnych już, bo tych materiałów nazbieraliśmy dla was i tak. No to co, kończymy. Jak się odcinek podobał, to tak. Łapeczka. No i w opisie macie wszystkie dane. Co wszystkie do przyczepy. Części, które może były wykorzystane, tak. W przyczepie. Tak, bo napiszemy wielkość paki, wymiary, co ile kosztowało, w sensie to będziecie mieli po prostu w linkach w opisie. Tak.
No i jakie co? Kolory farby zostały użyte. Tak samo. I tyle. Także co, kończymy. A jeśli czegoś nie dopiszemy w komentarzach pod opisem filmiku, no to piszcie w komentarzach, jeśli będziecie. Tak, to odpiszemy na wszystkie komentarze i damy serduszko. No i tak, trzymajcie się i do następnego i odcinka ze Żniw. I zostawcie łapkę dla Stacha za konstrukcję. I dla mnie. A dla niego za inżynier, bo on projekt robił. A ja wykonywałem. No i zobaczcie. Potężna konstrukcja. Także widzimy się w kolejnych odcinkach. Nara. Nara.